Pomimo Brexitu, Londyn jest domem dla 3,5 miliona gospodarstw domowych i 9 milionów mieszkańców. Codziennie na londyńskich budowach pracuje ponad 500 000 budowlańców. Na tym jednym z największych na świecie placów budowy swoje miejsce znaleźli Leszek z Limax, odwierty i wykopy. Sławek z KS Sypień, stolarka i budowlanka. Jacek z IBB, hurtownia budowlana. Oraz Marcin z ESS, stal na każdą budowę. To polskie ekipy w dużej mierze opanowały rynek budowlany i to Polacy budują Londyn. W programie przyjrzymy się z bliska ich pracy. Dziś w odcinku... No ale to, żebyśmy się wyrobili przed świętami ze wszystkim, nie? Niestety musimy się tego pozbyć, bo będzie przebijał przez bejce. Mirku! Ile dostaliśmy mniej więcej na górę tej winiarni? No jak na winiarni, która mieści 11 tysięcy butelek, to myślałem, że tego będzie więcej. Ale na prędce! Na prędce, ruchy! A ja muszę przedzwonić do szefa. Problemy! Na sajdzie nam robią. Potem zwalają winę, że się nie wyrabiasz w terminie. To chyba nic z tego nie będzie. Szukam cię. Co? Szukam cię. Co? No jest problem, nie? Jaki? No niestety nie mamy. Nie mamy tyle. Halo, halo? Tak? Wie pan co? Nie będziemy w tej chwili mieć tyle kruszywa. Jeżeli moglibyśmy to sobie ściągnąć z naszego drugiego oddziału, byłaby dopiero w poniedziałek. 20 lat skończyłem, przyjechałem. Ja tylko czwartek zostały granice. Na pół roku? Z pierwszego rzutu. And we start installing. I hope so tomorrow is gonna be finished this level here. So we try to connect everything together, little bit the bolts loose and we try to make square everything. Start from one point. Going to somewhere, but we don't know where we're going to the end. If they don't pay for the extra cost, we have to wait. We have to go away and come back when everything is ready. Kolejny dzień. Kolejne wyzwania dla londyńskich mistrzów sztuki budowlanej. Dzień zaczynamy na północnym zachodzie w siedzibie KS Sypień. Jedną z gałęzi działalności firmy jest stolarnia, która ma zawsze ręce pełne roboty. Sprawdźmy, nad czym dzisiaj pracują. No ale to, żebyśmy się wyrobili przed świętami ze wszystkim, nie? Mamy kolejny projekt, jest to winiarnia, materiał softwood, sosna, dość specyficzny materiał. Wszystkie elementy są wycinane na naszej nowej maszynie CNC, także wszystko jest idealnie, perfekcyjnie. Bez żadnego błędu. Nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek błędy, ponieważ jest to projekt poza Londynem, daleko, na Jurze, więc nie będzie możliwości, żeby tam jeździć i poprawiać. Na rysunkach, jak widać, są różne unity, które będą. Ogólnie jest to winiarnia, która ma pomieścić około 11 tysięcy butelek wina o różnej pojemności. Tutaj mamy przedstawione jak to będzie wyglądało mniej więcej. Oprócz miejsca na butelki są również półki, niektóre szklane, niektóre z drewna. Ten przekrój przedstawia nam około miejsce na około 3000 butelek. Całość będzie się mieściła w tym oto pomieszczeniu. Mamy wolno stojące unity, jak i wnęki, w których również będą miejsca na butelki. Jura to należąca do Szkocji mała wyspa o powierzchni zaledwie 141 mil kwadratowych, zamieszkiwana przez 180 obywateli. Jura słynie głównie z produkcji whisky, ale widać, że mieszkają na niej koneserzy dobrego wina. Zaczynamy nowy projekt winiarni. Tutaj mamy już, chłopaki nam naszykowali dwie palety elementów. Dają nam całe komponenty, żeby przyspieszyć trochę pracę. Kolega już zaczyna bejcować, nakładać kolor na te elementy. Chodźmy, zobaczymy, jak mu idzie. Tutaj Damian już nakłada kolor. Mamy tutaj sample. Tutaj jest właśnie tak wygląda surowy. A tutaj mamy nałożony już olej. Troszeczkę ożywił ten kolor. Tak chciał klient. Troszeczkę żywszy kolor. Na razie jesteśmy na etapie zabarwiania elementów. Kolega nakłada właśnie bejce za pomocą wałka. Proste elementy robimy w ten sposób. Na bardziej skomplikowane elementy jak szczebelka
takiego rodzaju elementy będziemy zanurzać w wannie, a potem nadmiar bejcy ścierać szmatą. Przyspieszy to naszą pracę, dzięki czemu szybciej chłopaki dostaną do montowania winiarnie. Bo tutaj mamy, czasami spotykamy się z elementami, gdzie jest po prostu marker. Niestety musimy się tego pozbyć, bo będzie przebijał przez bejce. Problem jest tu taki, że nie możemy tego zeszlifować w sprusieniu papierem, bo będzie wtedy powierzchnia będzie gładka. A to ma być taki efekt takiej starego drewna i musimy to po prostu zeszlifować, a potem przeszczotkować szczotką na przykład ręczną. Po wyszlifowaniu po prostu szlifujemy jeszcze szczotką, żeby nabrać struktury, nadać ponownie struktury materiałowi. Nie ma tego wiele, ale czasami się zdarzają takie elementy i trzeba być na to przygotowanym. Tu mamy gotowy element, już zabejcowany. Pozostaje tylko nałożyć jeszcze na lakier, który zabezpieczy i nada temu elementowi więcej koloru. Będzie taki żywszy. No i będzie już gotowy element do wysyłki. Mirku, ile dostaliśmy mniej więcej na górę tej winiarni? 5%? 10%? Błąd w komunikacji. Słaba łączność. To co mamy u góry, to ile to będzie? Mamy u góry. Winiarni ile? 5% całej winiarni? U góry mamy około 30%. A, 30%? Tak. No to sprawnie pójdzie. No jak na winiarni, która mieści 11 tysięcy butelek, to myślałem, że tego będzie więcej. No, jak 30% mamy u góry, to myślę, że szybko to pójdzie. Do końca roku macie robotę. W tej chwili wykonujemy winiarnię na szkocką wyspę Jura. Winiarnia cała składa się z 21 unitów pojedynczych. I w poszczególnych unitach będzie w granicach 200 do 400 butelek wina. Unity te będą zamocowane między przygotowanymi już wymurowanymi z cegły ścianami, zakotwiczone na metalowych profilach. W sumie ta winiarnia będzie na 11 tysięcy butelek wina i szampana. Tutaj widzimy cały rozkład winiarni, jest to rzut z góry. Wokół ścian mamy 21 pojedynczych unitów. Na środku będzie stało 5 dużych unitów i jeden mały, na którym będzie lada do serwowania wina. Tutaj mamy przygotowane już elementy, które trafią do lakierni. Jest to rozłożone 6 pojedynczych unitów. Tutaj natomiast jest złożony unit. Jest on do góry nogami. W tej chwili stoi, ale mogę pokazać, tam stoi złożony w całości. To jest część dużych unitów. Duży unit składa się z 4 części. To są dwie części, które są położone na blacie. Poniżej nich są dwa mniejsze, które tworzą cały jeden. W tym dużym unicie jest około 700-800 butelek wina i szampana. W tych miejscach będą butelki na leżąco, w pozycji leżącej. Tutaj natomiast pochylone pod kątem, tutaj natomiast będą się opierać na listewce. Tu mamy poszczególne elementy winiarni, jest to oparcie wyfrezowane na CNC, otwór. W tym miejscu będzie się opierała szyjka butelki, która będzie leżała pod kątem. Tutaj mamy zbudowane poszczególne przęsła pozbijane. Tu kolega Tomek w tej chwili zbija. Tak wygląda przęsło w dolnej części winiarni. Tam przed chwilą widzieliśmy dwa górne unity, to jest przęsło do dolnej części. Tutaj chłopaki skręcają już następny unit. Jest to też górna część tej winiarni. Tutaj widzimy poszczególne elementy, z których jest składany cały unit. Stoi on tutaj. I ten unit następnie jest rozkręcany, składany na palecie i dostarczany do góry na lakiernię. Tak wygląda cały ten cykl produkcji. Czas produkcji tej winiarni to jest około 1 miesiąca, montaż przewidywany jest w następnym roku, czyli mamy czas do końca roku na wyprodukowanie i pomalowanie. Dowiedzieliśmy się, że klient, który zlecił projekt, jest bardzo wymagający. Zwraca uwagę na najdrobniejsze szczegóły i oczekuje wysokiego standardu. Wszystkie stojaki wykonane są z największą precyzją i dokładnością. Podczas takich zleceń nie ma miejsca na błędy, gdyż montaż jest oddalony o 12 godzin jazdy od stolarni. Przenosimy się z kamerą do ekipy Limax, gdzie trwają prace pod wodzą Olka.
Przypomnijmy, że ich zadaniem jest wywiercenie ponad 300 odwiertów pod nowe mieszkania wraz z garażem. Dużymi krokami zbliżają się do końca projektu. A w maszynie nie ma tam pod moimi nogami tego, wiesz, takiego do tego, do otwierania skrzynek elektrycznych. Szukamy klucza do odkręcenia wiertła. Raz w tygodniu trzeba napawać wiertło od nowa, bo traci po prostu, wyciera się i traci swoją średnicę. Jak jest tylko chwila czasu, to je regenerujemy. Jutro będziemy wiercić hardy, więc nie będzie na to czasu. A dzisiaj czekamy i tak 2-3 godziny, aż beton nam zastygnie ten wywiercony, żeby wiercić pomiędzy, więc wykorzystamy czas. Dobra. Trzeba case'a otworzyć. Case, który trzyma nam po prostu, prowadzi to wiertło. O. No bo jakby takie całe duże wiertło nabiera obrotów, automatycznie by mogło wyjechać i zostać złamane. Po drugie, niebezpiecznie by było. Więc to trzyma po prostu wiertło w jednej pozycji. Jeszcze się nie spotkałem, żeby to obrywało. Na mniejszych maszynach tak. Musimy odkręcić tutaj te śruby. O ile wyjdą? No. Jak się je wykręci, to wtedy zdejmiemy wiertełko. Bez ostrego wiertła ani rusz, gdyż w tej robocie odwierty zaczynają się od 7 metrów. Dobra, a gdzie jest nasz majster w żółtej koparce? Co? Zaraz przyjedzie tu. Tak, klejuda na spód. No. Dobra. Na spód. A tak na serio, no wiertło musi nam tam przetransportować, bo tylko w tamtym rejonie nie możemy spawać. Tutaj taka zasada na tym slajdzie. Po drugie, tam jest lepszy prąd, bo tutaj korzystamy z generatora w tej budzie. No, więc do spawania, no, tam jest wygodniej. No i po drugie, tutaj przy bramie nie możemy spawać, bo no, ludzie przechodzą, oślepiałoby. Musimy być zastawieni w trakcie spawania. Całe koło już prawie zrobione tutaj na tym slajdzie. No po tym, jak się maszyna zepsuła, no to ile tu już? Ze 120 pozycji nowych wywierconych około. To tutaj nam została ta linia do zrobienia. 39 hardów. No, dzisiaj akurat dzień z softami, jedziemy, wiercimy softy. Jutro, pojutrze hardy, no i może w czwartek skończymy tutaj robotę. Wyjedziemy stąd w końcu. Lecz zanim wyjadą z tego yardu i skończą robotę, muszą jeszcze naprawić wiertło w miejscu, gdzie będzie to bezpieczne. Wiadomo, że na angielskich budowach bezpieczeństwo to podstawa. Okej, I cover. Cover now, or I'll tell you to cover to the hole. Okej, no problem. Marcin, playwoody dajcie, tutaj trzeba zasłonić dziury. Tak. Ale na prędce! Na prędce, ruchy! Bo bym zamknął tutaj wjazd w ogóle na budowę. A ja muszę przedzwonić do szefa. A, problemy. Na slajdzie nam robią. Mamy papier, nie mam papieru na spawanie. Risk Assessment Method Statement. Wiesz, to w ogóle to są śmieszne rzeczy, gdyż my tak naprawdę nie potrzebujemy na to mieć papierów, bo to nie jest spawanie konstrukcyjne. To wiesz, nikt pod tym nie będzie stał, to niczego nie trzyma, to jest tylko po prostu napawanie wiertła. Tak, w piątek. Chcieliśmy słupek ogrodzeniowy im i mogliśmy ich zostawić z ogrodzeniem, otwartą bramą, wiesz, godzina 18, wyjść z sajdu, pierdolić to i tyle, prawda? No, ale Kamil jest na tyle dobry, no wziął spawarkę i pospawał ten słupek, bo sam side manager przyszedł, powiedział: ej, pospawajcie to z powrotem, jak jest ucięte, prawda? A mogliśmy im powiedzieć, że nie mamy metod statement, nie możemy spawać, tak? Zadzwoniłem do Lecha, ma załatwić, że będziemy spawać, wiesz? No. Trzeba to zrobić. No. Ej, w piątek pospawaliśmy mu słupek, tak? No. Pytaliśmy się.
No. Mówimy, co papierów nie potrzebujemy? Powiedział, że to. Że to tylko dlatego, że BHP wiedzą, tak? No. Utrudniają, jak zawsze, wiesz. Na koniec roboty tak się zdarza. Najczęściej przecież muszą się oczy coś przypierniczyć, żeby poobcinać koszta i nie popłacić takiego. Dostaliśmy zielone światło od spawania. W sprawie spawania. Jak się postawi na swoim, no to tak. Termin się zbliża, wiecie, to oni chcą teraz, będą też firma, która zleceniodawca będzie chciał opóźnić, aby potem narzucić koszta, wiesz, kary. No, najczęściej tak robią. Potem zwalają winę, że się nie wyrabiasz w terminie. Obniżają, przez co obniżają cenę tak naprawdę, no bo oni narzucą na ciebie karę, a ta kara tak naprawdę jest z twojej ceny, za którą to robiłeś, no, całą robotę. No, ale... Widzę, że Leszek zadzwonił do głównego site managera, porozmawiał sobie z nim przez telefon i można spawać. Wygląda na to, że problem został zażegnany i ekipa może spokojnie szykować miejsce do spawania. Zostawiamy ekipę Limax i wracamy na budowę do Hackney. Ekipa Krystiana z ISS podczas ostatniej wizyty na tym projekcie nie mogła rozpocząć montażu konstrukcji, gdyż dostawca stali nie przywiózł najważniejszych elementów układanki. Panowie z ISS zostali wynajęci tutaj jako ekipa montażowa, a stal przygotowała firma konkurencyjna. Zobaczymy, jak im pójdzie dzisiaj. Rozpoczynają od rozładunku. Yeah, we... do something. We get the delivery in the morning with the missing parts and we start installing. I hope so tomorrow is going to be finished this level here. Saturday we have delivery for the next level and maybe if we are lucky next week we're going to finish this project here. We have some plates like this one, like this connection, welded in the wrong place. This one I don't know. I think so. This one is good, but we have in that corner, this connection is welded in the wrong place. So we have to cut it and weld it where should be, yeah, in the right place. Yeah, little bit down. Hop, that's it. But we have some small issue which stop us to go forward. So. I inform our office about this. They're gonna send an email with all the extra cost for the client, and if they agree the price, we're gonna fix it. Otherwise, we are stuck. So they're gonna charge the steel company who fabricating this steel for extra job, for extra cost. Archie, when it was. Welding here? Braszka. The plate. Yeah, okay. It's okay, yeah? No. Cool. Wait. Teraz. More? I can't, no. Take that timber, that wood. More. More. Wait 1 second, I move the breshka. More. More. Okay. Nie, yeah, tu już jest ok. Teraz będziemy to flaszować z tą stalą, żeby plate wystawał ponad stal. Poziomica, breszka, podstawowy zestaw, z którego ani rusz. A jednak, nie wszystko idzie jak należy. Widocznie ktoś podczas fabrykacji nie doczytał planów. Panowie będą musieli wyciąć elementy i wspawywać je w innych miejscach, co zdecydowanie wydłuży czas pracy. W siedzibie IBB sielanka. Albo cisza przed burzą. Łukasz na razie nie siedzi za kierownicą swojego vana, lecz uzupełnia komputerową papierologię. Mm.
Tak, właśnie uzupełnialiśmy w Excelu zakupy klientów, wpisywaliśmy kwoty faktur, numery faktur, które trzeba było dodać tutaj do systemu. Tu był nasz 43. klient dzisiaj. Halo, słucham, IBB. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie docieplenia. Tak, słucham. Chciałem zamówić 40 metrów grafitowej piątki. Nie ma pan konta u nas chyba? Mam. Ma. Można? Tak, KKB. Tak, to będzie grafitowa piątka. Tak. 40 metrów, tak? Tak, do tego klej. Tak, 13 worków będzie. 20 metrów bieżących narożnika. Tego 2,5 metra czy 3 metrowego? Może być 2,5 metrowy. Tak. Do tego listwa startowa, kołki. Na ile metrów tej listwy? Jaka tam ściana będzie? 15 bieżących jest. Okej. Dobra. I mam jeszcze pytanie odnośnie finiszu. Ja u was widziałem tynk mozaikowy. Sekundkę, ja sobie te kołki wpiszę. Dobrze. Dać 110. 110 będą ok? 110, tak, mogą być. No i tak, słucham. O co chodzi z tym tynkiem? Tak. My rozmawialiśmy na temat tego docieplenia i doszliśmy na temat tej siatki i ostatecznie już przed finiszem chciałem zapytać, jaki grunt użyć przed tynk mozaikowy? To ten KT16 mogę panu polecić. KT16, no to dobra, to ja poproszę na 40 metrów. Dobrze. No i ja wybrałem sobie tą mozaikę z waszego katalogu. To jest tak. 117. 117 numer, tak? A na ile metrów? Na 40 metrów pan potrzebuje, tak? 40, tak, na 40. Tylko muszę sprawdzić, czy mamy tyle kruszywa, bo ostatnio bardzo dużo żeśmy sprzedawali tego. Także musi pan poczekać, ja sobie zerknę na stanie, jak to wygląda, dobrze? I dam zaraz znać. Dobrze. No to proszę chwilę poczekać. No, musimy niestety sprawdzić sobie, ile mamy kruszywa do mozaiki. Z tego co wiem, to może być kiepsko dosyć, bo ostatnio bardzo dużo żeśmy tego wydawali. No niestety nie mamy tyle. Halo? Tak. Wie pan co, nie będziemy w tej chwili mieć tyle kruszywa, także będziemy musieli się skontaktować z innym naszym oddziałem i zapytać, czy jest taka możliwość, żeby nam wysłali, albo żeby nasz kierowca być może jutro pojechał po to. Także oddzwonię do pana i przekażę panu informację na ten temat. Ewentualnie dostawa, jeżeli moglibyśmy to sobie ściągnąć z naszego drugiego oddziału, byłaby dopiero w poniedziałek. Dobrze, proszę w takim razie o telefon. To ja tego dokumentu jeszcze nie zapisuję, skontaktuję się po prostu z drugim sklepem i oddzwonię do pana, dobrze? Dobrze, czekam na telefon. To będziemy w kontakcie. Proszę bardzo, do usłyszenia. Tak jak mówiłem, nie mamy wystarczająco kruszywa do tynku mozaikowego. Za chwilkę zadzwonimy do naszego kolegi z drugiego oddziału. Zapytamy się go, czy może nam pożyczyć. Nasz kierowca pojedzie prawdopodobnie do Birmingham, więc będzie mógł nam odebrać brakujący towar, przywieźć tutaj. Wtedy będziemy mogli klientowi wymieszać to, co potrzebuje. Łukasz szybko reaguje na braki magazynowe. Jeżeli czegoś nie mają na stanie, musi jak najszybciej zorganizować towar, aby klient nie udał się do konkurencji. Pierwszym krokiem jest kontakt z drugim oddziałem w Birmingham. Wiesz co, mam taki problem, brakuje nam kruszywa i chciałem się zapytać, czy macie na stanie, bo brakuje mi koloru perłowego 1013 i szarego 715. Jakbyś mógł to sprawdzić, czy macie to? Macie. No to wiesz co, słuchaj, jutro nasz kierowca będzie jechał do was, to byście mu to zapakowali na auto. No, wszystko się dobrze skończyło. Jutro będziemy mieć
towar u nas na hurtowni, a w poniedziałek klient dostanie. Reakcja błyskawiczna. Klient w poniedziałek otrzyma resztę zamówienia i będzie mógł dokończyć projekt. Wracamy z kamerą do ekipy Krystiana do dzielnicy Hackney, gdzie nowe piętro czeka na zamontowanie. Od samego początku tego projektu wciąż pojawiają się jakieś problemy. Obecnie fachowcy muszą sobie poradzić ze źle sfabrykowanymi belkami, aby ruszyć z projektem do przodu. Będziemy ustawiać tutaj dalej kontynuację. Kolumnę jest wyczyszczone, wyszlifowane, przygotowane do spawania. Łączymy dalej stale, przesuwamy się. Będziemy mieli ustawione, przyjedzie spawacz od nas z hali, z firmy i będzie to wszystko spawał na gotowo. My ustawiamy i jak będzie gotowe, to przyjeżdża spawa. Szlifujemy wierzchnią warstwę plate'a, z rdzy oczyszczamy, ponieważ będą elementy łączone z pawem. Przy montowaniu ciężkich konstrukcji stalowych nie ma miejsca na rdze. Dlatego każdy element, do którego będzie mocowany spaw, musi być wcześniej oczyszczony. I think so. This beam, it was cut it in the wrong angle. It's not straight. If you just have a look on the line, you see how it is. It's connected, everything tied it together, but the line is not straight. So we're going to open again. We put the line and we see which gap we have here, how much gap, how big it is. Czy najprawdopodobniej jest źle fabrykowana belka stalowa i nie możemy jej nałożyć tutaj na słupa. Musimy poodkręcać, spróbować ją siłowo naciągnąć i skręcić, wtedy powinno być dobrze. We don't have any starting point, even in the drawings. We don't have green lines, we don't have any dimension between the steels. So we try to connect everything together, little bit the bolts loose, and we try to make square everything. Start from one point, going to somewhere, but we don't know where we're going to the end. Because we have all the parts for this steel, but it's going to be everywhere around the balcony, galvanized steel. So it's missing that. We connect this one, we don't have any point, and maybe we're gonna have the surprise when we go to the end. Maybe we have to cut all the steel around. Sometimes we have, even in our workshop, some small issue, but not that much big like this one. So for me, the company which supplying the steel needs to install it. It's not easy to install when someone doing mistake. If it was our company, it was easy. Call to the office, send some welder or something to fix it. Now we have to waiting for this office to take decision with all this mistake. This can create delays for our progress. If they don't pay for the extra cost, we have to wait. We have to go away and come back when everything is ready. Jak się okazuje, belek źle sfabrykowanych jest tak dużo, że zleceniodawca musi zgodzić się na dodatkowe koszty przeróbek. Teraz biuro musi ustalić, co dalej. Wracamy do Limax. Kamil szykuje miejsce i ustawia spawarkę. Jego zadaniem będzie naprawianie wiertła. To są takie naprawy po prostu na szybko, nie? Zwykłymi elektrodami, nie? Nieodpowiednimi do tego nawet. No ale wytrzyma to trochę, nie? Na spawarz nawet taką, no to zwiększysz po prostu troszeczkę to wiertło, no i nie ściera się samo wiertło, tylko spawarz, prawda? I wszystko udało się zrobić, dwa słupki im poprawię,
i możemy sobie robić co chcemy, nie? No to ten. Tylko nie teraz, jak zrobię to, to im. Ale mam, co? Mamy im później. Najpierw wiertło, tak? Tak. No. Dobra. To niech podjedzie koparką, no, jeszcze. Ma podjechać, mówiłem, no. Koparka służy pomocą w przewiezieniu wiertła, gdyż waży ponad 100 kg. Ten. Musisz być ogrodzony tam. Tak centralnie bardzo dobrze. Wiesz. No to ja się ogrodzę. Ale nie, tymi fencami przede wszystkim, metalowymi. Playwoodem, żeby to nie było tak, bo... O, bo tragedia. Był komplet, który ostatnio eksplowałeś, to miałeś playwooda na plecach. No był nisko, ale... No ale że leżał ci na plecach, leżał a ty spawałeś. O. Takie sprawy. No. Trzeba go ogrodzić, Kamila, przy spawaniu, w trakcie spawania. Tam idź, Piotrek, do tamtego opisu. Daj tutaj w tą stronę trochę. Albo tak, no. Nie, przynieś wiązałkę. Przynieś wiązałkę, Piotrek. Muszę się ogrodzić. No żeby... Żeby po prostu nikomu się nic nie stało, nie naświetlić nikogo, muszę się ogrodzić cały, nie? Zrób to gdzieś na dole, u góry. Tak po razie złap. Kolejny raz na londyńskich budowach kłaniają się zasady bezpieczeństwa. Kamil musi się ogrodzić, aby mógł spawać bezpiecznie dla otoczenia. One more. Yeah, but you're not allowed to use timber. Ah, okay, okay. Yes, okay. Okay. You need something. Kazał się zasłonić playwoodem. Teraz nie. Okay. The safety, man. Yeah. No timber. But well, too much heat. Impossible. Burns. That's what he said. Okay. To chyba nic z tego nie będzie. Szukam cię. Co? Szukam cię. Co? No jest problem, nie? Jaki? Bo kazał się zastawić playwoodami, no to się zastawiłem playwoodami. No. Siatkę, wiesz, wszystko to przeleciał, że się zapali, wiesz. Żeby, że nie może tak być, że może się zapali. Co się zapali? No playwood. No tak, nie. No to ważyliśmy, no siatki postawiłem, wiesz, złączyłem siatki, nie, są zamocowane, no i playwoody od środka chciałem, wiesz, jakoś przemocować, nie? No. To przyleciał, że to nie może być, że playwood się może zapalić. Nie? Ja sam mówił, nie? Dobra, przywieźcie, tak, odpuszczamy to, przywieźmy to wiertło. Trzeba tak robić. Dobra. I znowu pod górkę. Kierownik jardu kazał Kamilowi odgrodzić się drewnianymi płytami, aby podczas spawania nikogo nie oślepić. Z kolei osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na jardzie zabroniła używać drewnianych płyt do odgrodzenia się, gdyż istnieje możliwość zapalenia drewna. I co teraz? Wierciliśmy, co drugie opala. Czekamy, zalaliśmy betonem. Teraz czekamy, aż stwardnie jest stężeje beton. Już stężeje. Więc jak... Około godziny czasu będzie można wiercić teraz pomiędzy następne fale. Tak bezpiecznie, żeby się po prostu nie owaliły dziury jedna z drugiej, żeby się nie zasypały. No. A następnego dnia znowu pomiędzy. Trudnością będzie płot. Tutaj ogrodzenie będzie nas wstrzymywało. Aczkolwiek no, najprawdopodobniej wytniemy słupek. No nie wiem, tutaj chłopaki z side'u będą się musieli z tym pogodzić, będą sobie to naprawiać jakoś. No. Akurat pozycje nam wychodzą na linii ogrodzenia. Kamil po wiertło poszedł, bo koparkowy się zawiesił. Powiedział Kieran, że lepiej jak się niczym nie zastawić niż drewnem, wiesz, bo drewno się zapali. Ale on sam powiedział playu. Żebyś kordeka se użył jak chcesz. Tak, no. Jutro co będziemy spawać, będziemy jutro. Coś się wymyślić. No, jak nie, no to trudno. Dawaj tego Citroena. W naszym nie będziemy spawać. Nie. W Citroenie u Emila wyspawamy. Tylko go uprzeć. No. Dobra, ja se znaczy palę, no, a ten... Będzie trzeba wiercić. To idzie odpal grata, podnieś wiertło i montujemy. Dobra, no jest to... Muszę poznaczyć. Czekaj, teraz.
Olek zdecydował, że na dzisiaj odpuszczają spawanie wiertła. Będą robić to rano. Czas goni, a robota musi zostać wykonana. Przed nimi najtrudniejsze zadanie dnia. Nie w tą! Odpięty jest? Odpięty? Ale pochyl jeszcze trochę masz, to wtedy będzie w pionie. Zawsze jest problem z założeniem, ponieważ no, wiesz, to jest spasowane, są dwa elementy, są spasowane ze sobą dość dokładnie. Wystarczy, że trochę wiesz, ziemi gdzieś dojdzie, czy pod złym kątem stoi, więc zawsze to jest problem. No, najczęściej zakłada się zawiercając wiertło, więc zawsze jest w pionie. Ale teraz ściągaliśmy tylko startówę, więc... Samemu to też Kamilowi było ciężko nadrzucić je. Wiertło założone i ustawione. Maszyna gotowa do dalszych odwiertów. Na pozycję naprowadza Kamil. Przed nimi jedno z najtrudniejszych zadań dnia. Będą wiercić przy samym płocie, zaraz obok chodnika i ulicy, po której jeżdżą autobusy i samochody. Tutaj nie ma miejsca na błędy. Dobra, poczekaj, czekaj. Płytę do góry tylko. Daj ją jeszcze trochę do góry. Poczekaj, nie ruszaj nic. Ej, powolutku, tylko powoli sobie dojedź, nie? Jeszcze. Oj, dobra. Trzeba uważać, bo będzie leciało skrytko. Ale dawaj w dół. Teraz wywierciliśmy właśnie dziurę tutaj w najtrudniejszej w sumie pozycji na tym sajdzie, ale poszło jakoś no, przy słupku i na dodatek przy chodniku, przy pieszych, no. Więc Kamil tak jak widać pospawał, brama zamontowana i my jedziemy dalej. Olek za sterami maszyny czuje się jak kierowca bolidu wyścigowego. Wracamy do siedziby IBP, gdzie Łukasz pakuje jeszcze jedno zamówienie z dzisiaj na dziś. Adres dostawy to Wimbledon. Planowany czas podróży około godziny. Właśnie przejeżdżamy przez Wimbledon, pewnie nazwa znana sympatykom tenisa ziemnego, ponieważ co roku rozgrywają się tu turnieje tenisowe. No bardzo ładnie to jest, trzeba przyznać, miło się tu jeździ. Witam. Witam, Adrian. Łukasz, miło mi. Czy mógłbyś nam pokazać, czym się w tej chwili zajmujecie, jak idzie praca na budowie? Jak najbardziej, zapraszam do środka. Jak widać, mała kuchnia, czekamy na dostawy. Tu będzie kuchnia, tak? Tak, kuchnia sobie klientka zaplanowała. Jakieś tam światełka, LEDy,
top okap. Podłoga nam przyjechała niedawno, tydzień czasu odstoi sobie na budowie, w temperaturze, zaczniemy kłaść podłogę, potem skirtingi, pomontujemy. Większość mamy już skończonych rzeczy, tak jak tutaj też. To właśnie lepce, tylko tak. Zapugować podłogę. Łazienka już widać, że są łazienka płytki. Tylko toaleta jest do wymiany. Tak, to będzie trzeba, na pewno wymienić. Tak, instalacja będzie. Ogrzewanie podłogowe, tak. Wszystkie tutaj będzie podłogówka. Skuwali podłogowe ogrzewanie, rozciągali, wylewali. Tutaj też sobie pani zażyczyła praleczkę w takim miejscu. Tak jest, bo możemy nawet pokazać. No, tam następny schowek taki będzie niewidoczny. A tu już pomieszczenia jakieś mieszkalne. Dwie sypialnie. Angielski standard. Wszystko w kubie, 60 metrów kwadratowych. Jeszcze tutaj też jakieś szaty mają nam dojechać. No to już za dużo miejsca nie zostanie. No nie zostanie, no łóżko, łóżko wstawimy, tu szafa i tyle, może jakieś biurko. Tutaj jak widać skierniki też już czekają, tylko na montaż. Tylko podobnie jak się położy, zakładamy skierniki, mastiki jakieś koło i troszkę na zewnątrz trzyma, bo pogoda jest. Tak, tak, jak, no niestety taki mamy okres. Anglia. Głównie robimy basementy, że kopiemy tam 3,5 metra, 4 metry w głąb i w takich dzielnicach bardziej w centrum Londynu to tam. I tu generalnie coś mniejszego jest. Tak. A 20 lat skończyłem, przyjechałem, jak tylko otwarte zostały granice. Na pół roku? Z pierwszego rzutu, na pół roku. tak jak każdy. Jak wiadomo, przyjechał się na chwilę. Pieniążki były inne. Ciężko wrócić. Ciężko było wrócić, ale im dłużej się tutaj po prostu pracowało, tak jakby standard życia chciało się sobie podnieść. A potem już po jakimś czasie, przykładowo po 10 latach już też mieszkanie się wynajęło samemu, żeby sobie po prostu standard życia podwyższyć. Jasne. Mieszkanie typowo angielskie, standardowe 2-bedroom. Miesięczny koszt wynajmu takiego mieszkania na Wimbledon zaczyna się od 1400 funtów w górę, w zależności od standardu. Wynajem mieszkań w Londynie to świetny interes, dlatego tak dużo jest tu pracy w branży budowlanej. Zostały tylko korekcje jeszcze. Tak, zaraz tam przyjdę do Was, podpiszemy sobie fakturę, bo to już jest wszystko. Zamkniemy samochód. Ja skoczę do chłopaków z dokumentem. Co, zaparzyć jakieś herbatki? Nie, dziękujemy. Robota czeka. Przerwa akurat jest. Wszyscy mają przerwę jak przyjeżdżam. Jak to jest? Ale gdzie nie jadę, to mają przerwę. Czy 12, czy 10? Ja nie wiem. Nie wiem właśnie, jak idzie ta praca u was. Co na tym zarabia? No, najważniejsze, że towar schodzi. Sprawdź sobie, czy wszystko jest. Tutaj, dokładnie. O, kredyt jest. Bardzo fajnie. Dziękujemy. Dziękuję również. Do następnego. Dzięki. Trzymajcie się. Także tak wygląda ta oto budowa. Skończyliśmy rozładunek, dokumenty zostały podpisane. Chłopaki będą robić sobie przerwę, a my jedziemy dalej do następnego klienta. W kolejnym odcinku. To powinno wyjechać jutro. Mam nadzieję, że wyjedzie jutro. Bo jak nie wyjedzie jutro, to niestety z tego będzie gilotyna. Tu będzie moja głowa. I tam druga część i ona odpadnie. Mamy taką ramę wykonać z mosiądzu. Czy tu kopiemy tam zbrojesz kończy, także robimy dwa piny w międzyczasie, żeby się nie zablokować. Ogólnie cały dzień spędzam tu w dziurze. Tutaj kręcimy sobie montażowo, trzeba wszystko powkładać. A jak pada, no glina wszędzie, buty mokre, wszystko, nie, i wszystko mokre. Bardzo ciężko jest w Londynie się rozwijać, bardzo ciężko jest pozyskiwać nowe lokalizacje, to jest bardzo kosztowne, w związku z tym musimy wykorzystać do maksimum powierzchnię, ekspozycję, jaką mamy. Właściwie nie ma wolnej ściany. Maksymalny przyrost to jest do 30%, dzięki temu nie tracimy tej objętości, która przyrasta niepotrzebnie, a potem jest obcinana. Cały czas jest rzeczywiście mięciutka, gotowa do pracy. Z Polski bardzo dużo transportów to od głównego naszego dostawcy, firmy Atlas. W silosie są zawieszone worki u góry, które działają, jak mój szef powiedział, jak płuca. Przyjdzie taki elektryk i cię poucza. Robert, dwa GNT, dwa proste i ramy, tak?
odpowiednio sobie wszystko trzeba poznaczyć, wymierzyć. Wszystkie odcinki obejrzycie na City Heroes Club.